Cześć wam wszystkim. Dystopia to fikcyjna lokalizacja, która zadebiutowała w finałowym odcinku Niebezpiecznego Henryka. Lecz o jej istnieniu dowiedzieliśmy się już w epizodzie Początki Końca, gdy to Charlotte poinformowała Henryka, że po zakończeniu szkoły wyjedzie tam uczestniczyć w wolontariacie, zaś następnie pójdzie na Harvard. Czym jednak tak właściwie jest dystopia oraz gdzie się znajduje? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zanim jednak przejdziemy do głównej treści odcinka, pamiętajcie, że jeżeli zostawicie suba razem z dzwonkiem, znacząco wesprzecie moją twórczość. A teraz już zaczynajmy. Co tak naprawdę wiemy o dystopii? Z opowieści Henryka oraz Reya wynika, że jest to najniebezpieczniejsze miejsce na świecie. W finale Henry Danger zwalczać zbrodnie zaczynają tam Henryk, Charlotte oraz Jasper. Charlotte jest wyposażona w cybernetyczne urządzenia. Ze słów Charlotte, która mówi, że gliny też są wmieszane w zbrodnie, możemy wywnioskować, iż jest tam dużo układów, a policja często stoi po stronie bandziorów. Lub poniosła mnie wyobraźnia i chodzi po prostu o to, że doszło do pojedynku gangu właśnie z policją. Ponownie dystopię widzimy w odcinkach A Cyborg Among Us oraz A Henry Among Us z Danger Force, gdy to Henryk rozmawia z barmanką o imieniu Gemma. Wiemy, że dystopia to kraj, istnieje nawet język dystopijski, mimo plotek, że może ona być położona w Chinach. Prawdopodobnie fikcyjny kraj dystopia mieści się w Azji, a kultura jest podobna przykładowo do tej japońskiej, gdyż widzimy w finale Henry Danger, jak bohaterowie jedzą w barze sushi, co jest popularne właśnie w Japonii. Faktem przemawiającym za tym, że kraj znajduje się w Azji, jest sam jego wygląd, a znaki, które są umieszczane na różnych budynkach, przypominają znaki z języka chińskiego czy tam japońskiego. A może nawet koreańskiego, no wybaczcie, ale nie znam się na tym. Ja jest również bardzo zaniedbanym miejscem, co jest bardzo widoczne na pierwszy rzut oka. Znamy jedynie cztery postacie, które obecnie zamieszkują dystopię. Mowa o Henryku, Charlotte, Jasperze oraz Gemmie. Przez chwilę w dystopii gościł Miles. Z dystopii pochodzi również Blackout, lecz obecnie prawdopodobnie przebywa w więzieniu w Swellview, bądź też nie żyje, choć nie jest to do końca jasne. Jeśli chodzi o więcej informacji na temat dystopii, to w jednym ujęciu widzimy dystopijski hotel. Na budynku pisze Dystopia Hotel, co jest dosyć dziwne, chyba że stolica kraju również nazywa się Dystopia, podobnie jak jest z Meksykiem. Jeśli chodzi o język dystopijski, wiele wskazuje na to, iż jest on podobny również do języka indonezyjskiego, gdyż podczas gdy robot Blackouta skanuje Henryka, pojawiają się indonezyjskie napisy. To byłoby już na tyle. Na samym końcu chcę powiedzieć, że aż ponad 80% z oglądających moje filmy mnie nie subskrybuje. Zmieńmy to już w tej chwili, więc pamiętaj, by zostawić suba. Oczywiście z dzwonkiem, bo pusta subskrypcja jest bezwartościowa. A jeżeli odcinek wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już niebawem. No i cześć.